Oprócz narzędzi do przetwarzania i badania języka naturalnego, w ramach projektu Klarin.pl powstało wiele zasobów związanych z tymi narzędziami, przydatnych dla lingwistów komputerowych, frazeologów, leksykografów oraz inżynierów przetwarzania języka naturalnego. Są one dostępne m.in. w DSpace oraz na stronie Atlasu Zasobów Otwartej Nauki. Ponadto wspieramy i uczestniczymy w badaniach związanych z różnymi dziedzinami humanistyczno-społecznymi. Między innymi w ramach współpracy z SWPS udostępniliśmy narzędzie MultiEmo, służące do analizy sentymentu w celu przeprowadzania analizy dyskursu w mediach społecznościowych na temat migrantów w czasach pandemii i nowych technologii teleinformatycznych. Innym przykładem jest współpraca z Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, w ramach której wspólnie stworzyliśmy literacki eksplorator maszynowy, czyli program służący do badań literaturoznawczych na tekstach w języku polskim. Umożliwia on m.in. lematyzację tekstów, co następnie ułatwia dalsze badania i analizy lingwistyczne. Zespół Klarin.pl wspierał również projekt ERC Consolidation Approach and Figuration, gdzie przeprowadzono badania na temat języka praw człowieka używanego w kontekście prawa aborcyjnego na debatach w 6 krajach. Badania te były prowadzone m.in. metodą językoznawstwa korpusowego z użyciem korpusu tekstów powstałych na potrzeby tego projektu. Ważnym elementem badania była również analiza nacechowania emocjonalnego słów używanych przez uczestników DEP. Kolejnym projektem, przy którym współpracowaliśmy, jest COFWORK – Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu postpandemicznego, prowadzone na Uniwersytecie Wrocławskim. Rolą zespołu Klarin.pl przy tym projekcie jest analiza dyskursu prasowego z lat 2020-2023. Nasz zespół wspiera naukowców w realizacji grantów. Jeśli myślicie Państwo o realizacji wspólnych zadań naukowych, zapraszamy do kontaktu. helpdesk@klarin.pl.eu. Pomagamy zaplanować i opisać we wniosku grantowym zadania związane z wykorzystaniem naszych aplikacji i naszego know-how. Pomoc naukowcom świadczymy nieodpłatnie przy wsparciu finansowym Ministerstwa Edukacji i Nauki.